Dzień dobry, witam wszystkich na oficjalnym losowaniu PL3 Cup w sezonie wiosna 2014. W tej edycji tych rozgrywek wystąpi 16 drużyn, także jest to rekordowa liczba, co nas bardzo cieszy. System rozgrywek będzie bardzo prosty, ponieważ jako, że tak jak wspomniałem na początku, zgłosiło się 16 ekip, będziemy grać systemem drabinkowym, a więc przegrywający odpada aż do finału, gdzie będziemy mieli dwie drużyny, które będą walczyły o puchar. Przejdźmy od razu do losowania. Wyciągnę pierwszą drużynę pierwszej pary. A jest tą drużyną młody Bajdon. Młody Bajdon, zespół drugoligowy, który walczy o awans do pierwszej ligi, będzie grał w pucharze ze Specjalistami Gdańsk. Nowy zespół, który pojawił się w naszych rozgrywkach, ale tworzą go m.in. zawodnicy Eurosport Działdowo. Wylosowaliśmy pierwszą parę, a więc czynimy to dalej i losujemy parę numer 2. Pierwszą drużyną pary numer 2 jest pierwszoligowy My Projekt. Zespół Artura Jarzewskiego będzie grał w pierwszej rundzie pucharu z Fasadą Group. Drużyny to już rywalizowały ze sobą w poprzednich edycjach Lukarskiej Ligi Trójmiasta, także na pewno się bardzo dobrze znają. A my przechodzimy do losowania pary numer 3. Pierwszą drużyną w tej parze jest Jurko Kwaszczyna, a więc ekipa, która była już finalistą PL3 Cup dwa sezony wcześniej. I Jurko Kwaszczyna będzie podejmował w pierwszej rundzie pucharu biuro projektowe Radosław Bartnicki. Drużyna znana pod nazwą KST 1919 Miasto Lubawskie na rozgrywki pucharowe zmieniła nazwę. Pierwszą drużyną kolejnej pary jest FC Namkatsu, trzecioligowa ekipa. I ona zagra w pierwszej rundzie PL3 Cup z Zaspą Team. Także finalista rozgrywek pucharowych powraca do nich po przerwie, co nas bardzo cieszy. Pewnie chłopacy chcą szlifować formę przed mistrzostwami Polski, które już 21 czerwca będą się w Krakowie. A my losujemy kolejną parę. Pierwszą drużyną jest Ego Club Sopot. Ego Club Sopot będzie grać w pierwszej rundzie z reprezentacją PL3. Zatem powtórka z historii, wszystkie te drużyny występowały w pierwszej rundzie rozgrywek pucharowych, wtedy lepsza podała się reprezentacja PL3, no zobaczymy jak będzie teraz. My losujemy kolejną parę. Thermologistic. Drugoligowy zespół tworzy parę numer 6 razem z Neltonem. Bardzo ciekawa para. My dalej losujemy, tym razem już para numer 7. Pierwszą drużyną tej pary jest drużyna Wolnych Strzelców. Zespół ten będzie grał w pierwszej rundzie pucharu z Card Center Oskara Wójcika. Drużyny te bardzo dobrze się znają, występują obecnie w jednej klasie rozgrywkowej, w drugiej lidze, w grupie B. A my przystępujemy do losowania już ostatniej pary, czyli Towarzystwo Finansowe Skok. I jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, no to ekipa ta powinna podejmować ZOS Rewimet. Także wszystko się zgadza. Mamy rozlosowaną pierwszą rundę PL3 Cup w sezonie wiosna 2014. Tak jak wspomniałem na początku, zwycięzca pierwszej pary będzie grał ze zwycięzcą drugiej pary w drugiej rundzie, zwycięzca trzeciej pary ze zwycięzcą czwartej pary.
zwycięzca piątej pary z zwycięzcą szóstej pary, no i siódmy z ósmą, jak wiadomo. I tak dalej, z systemem drabinkowym dojdziemy aż do finału, gdzie wyłonimy zwycięzcę rozgrywek pucharowych w sezonie wiosna 2014. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia na ligowych boiskach.